czwarta fala zakażeń koronawirusem już w sierpniu. Dyrektor WIM komentuje, są twarde dowody. Dyrektor WIM profesor Grzegorz Gielerak, w drugiej połowie sierpnia możemy spodziewać się dużej liczby osób zakażonych. Druga połowa sierpnia to moment, kiedy możemy spodziewać się dużej, żeby nie powiedzieć bardzo dużej, liczby osób zakażonych koronawirusem, mówił w niedzielę w Polskim Radiu 24 dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego profesor Grzegorz Gielerak. Jedyny dziś skuteczny sposób, by stać się niepodatnym, to zaszczepienie, dodał. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił w piątek, że wariant Delta wypiera inne mutacje koronawirusa. Podał, że scenariusze dotyczące przebiegu czwartej fali pandemii w Polsce mówią o zakażeniach na poziomie 1000 dziennie w wersji najlepszej oraz o 10-15 tysięcy nowych zakażeń w najgorszym przypadku. Szef MZ przekonywał, że jeszcze wszystko jest w naszych rękach. To nie jest prognoza, która jest zadana i będzie się realizować, tylko wszystko zależy od tego, jaki będzie poziom wyszczepienia, podkreślał minister. Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego, profesor Grzegorz Gielerak, komentując w niedzielę w Polskim Radiu 24 sytuację epidemiczną, podkreślał ogromną wagę szczepień. Druga połowa sierpnia to moment, kiedy możemy spodziewać się dużej, żeby nie powiedzieć bardzo dużej, liczby osób zakażonych, stwierdził. Przywołując przykłady z innych krajów, w tym m.in. Wielkiej Brytanii, podkreślał, że widać, jak bardzo skuteczne są szczepienia i jak zmieniają rzeczywistość pandemii. Profesor zwracał również uwagę, że powszechny program szczepień powoduje zniesienie zależności między zakaźnością koronawirusa a liczbą hospitalizacji i zgonów. Owszem, szczepionka chroni nas, ale osoby zaszczepione są też w mniejszym stopniu, o ile w ogóle, transmitterami zakażenia. Zatem chronią one również podatne osoby ze swojego otoczenia, wyjaśniał. Zaznaczał, że wirus kieruje się bezwzględną logiką zapewniania sobie przetrwania i atakuje osoby podatne. Jedyny dziś skuteczny sposób, by stać się niepodatnym, to zaszczepienie, do którego gorąco namawiam, apelował profesor Gielerak. Światowa Organizacja Zdrowia WHO i Europejskie Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób AIDS wydały w piątek komunikat, w którym ostrzegają, że rośnie liczba zakażeń wariantem Delta koronawirusa. Przeważa on już w 19 krajach Europy. Obie organizacje zalecają przyspieszenie szczepień. Zgodnie z danymi podanymi w niedzielę na stronach rządowych, w Polsce wykonano dotąd ponad 33 739 000 szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer-BioNTech, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest w Polsce ponad 16 960 000 osób.